Obecnie polska chemia stoi przed nie lada wyzwaniem. Przed nami wiele trendów, które przenikają do codzienności funkcjonowania branży. Te kluczowe, które dzisiaj w największym stopniu będą wpływały i już wpływają na funkcjonowanie i przyszłość branży, to przede wszystkim zachowania proekologiczne, ekologia. Ten główny trend, do którego już dzisiaj musimy się dostosowywać, bo takie będą wymagania nie tylko regulacyjne, ale też klientów. Na pewno przemysł 4.0. Można powiedzieć temat trochę odległy, ale też nie do końca, bo już wiele systemów funkcjonuje i one dzisiaj przynoszą z perspektywy chociażby kosztów i usprawnień operacyjnych zdecydowany skok rozwojowy, ale też szanse poszukiwania nowych rozwiązań, chociażby także proekologicznych między innymi. Dalej, na przykład podejście proinnowacyjne, czyli wzrosty, rozwój jako innowacje. Innowacja będzie nadal trendem, chociaż wydawać by się mogło, że jest to element nierozłączny. W chemii tak, jest nierozłączny, ale dzisiaj ona nabiera zupełnie nowego kształtu. Czyli nie ma miejsca na przygotowywanie się do innowacji, i tylko ta innowacyjność już musi funkcjonować. I to w zupełnie nowym świetle dostosowywania się do nowych trendów. Jeżeli spojrzymy na uwarunkowania geopolityczne, to będzie trend, tak jak obecna wojna handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, to będzie jasno wpływać na między innymi zachowania czy bilans produktowy na rynku światowym. Europa dzisiaj tą wojną obrywa, dostając tańsze produkty z Chin, więc zwiększa się ta ekspozycja na konkurencyjność, tak? Czyli mocne umacnianie konkurencyjności w tej geopolityce. To na pewno to takie kluczowe, które dzisiaj wpływają na branżę.